Widzicie, to jest fenomen nie jest, że jesteśmy wszyscy jednym i tak dalej, tylko że jak dochodzi do tego, że coś jest w ogóle czymś, a nie po prostu się rozpływa. Jeżeli popatrzycie sobie na waszą codzienność, czy naszą codzienność, to mamy taki fenomen, który nam towarzyszy według mojego postrzegania od rana do wieczora, a mianowicie podświadomie, mechanicznie, automatycznie każdy z nas cały czas dba o to, żeby się ograniczyć albo odgraniczyć, nie tylko rozróżnić, ale też i troszeczkę zamurować od innych. Czyli masz twój pokój, twoje mieszkanie, twój dom, twój samochód, to wszystko zamykasz, masz zamki. Wszystko jest twoje, moje, niekiedy nasze, wspólne to już niczyje. A więc popatrzcie sobie, ile energii wkładamy na to, żeby nie tylko stworzyć, ale z momentu na moment utrzymać nie tylko różnice, ale nam zależy na odrębności. I teraz, tworząc to, nam się wydaje, że tak właściwie to ta odrębność istnieje. To jest też ciekawe słowo polskie, odrębność, czyli odrąbane. Ale jak jest odrąbane, to jest raczej na siłę. Bo nie musiałoby być odrąbane, gdyby było naprawdę oddzielne. A więc odrębność jest konsekwencją pewnego aktu. I teraz z naszego postrzegania jest pewna iluzja, czyli nam się wydaje, że wszystko jest odrębne. I że my to po prostu postrzegamy takie, jakie jest, a mianowicie odrębne. No i pewne rzeczy chcielibyśmy mieć, te same rzeczy chcą inni, troszkę walczymy i tak dalej. Ale przy głębszym postrzeganiu, i tak na przykład dzisiejsza naukowość to już do tego dawno doszła, odrębność nie jest faktem. Tylko odrębność jest sposobem postrzegania, ale nie jest faktem jako takim. To znaczy, że nasz sposób postrzegania postrzega rzeczywistość odrębną, odrąbaną, czy składającą się już z tych odrąbanych części. I nie, że one są, tylko my cały czas tak to postrzegamy. Dla nas to tak jest. My się uczymy postrzegać rzeczywistość jako odrąbaną, czyli składającą się z niezależnych części, które potem można różnie ze sobą niby łączyć. I nam się jeszcze dodatkowo wydaje, co się nas tyczy, że my mamy tak zwaną wolną wolę, czyli wybór, co z czym możemy połączyć i kiedy. I nawet uważamy, że ludzkość polega na tym, że dysponujemy czymś takim jak wolną wolą, czyli że to nasze bycie odrębnym jest faktem, że wszystko inne też jest odrębne, jest faktem, ale że my dominujemy wszystko inne, ponieważ możemy sobie pozwolić na to, że coś możemy chcieć, czegoś możemy nie chcieć, co nazywamy potem wolną wolą. I ten sposób postrzegania rzeczywistości jest dla nas codziennością. I co się dzieje w postrzeganiu wschodnim i zachodnim? W zachodnim w ostatnich dziesięcioleciach, tak dobre 100 lat, wschodnim już wcześniej, po prostu ten sposób postrzegania został potraktowany jako błędny. To znaczy się, błąd nie polega na tym, że my się źle zachowujemy, tylko błąd polega na tym, że my niepoprawnie postrzegamy rzeczywistość. Czyli postrzeganie rzeczywistości w sposób bardziej poprawny polega na tym, że coś takiego jak odrębność w ogóle nie istnieje. Nasz sposób postrzegania rzeczywistości jest zdominowany przez naszą mowę i nasza mowa sugeruje
poprzez gramatykę samej mowy, na przykład podmiot, tam orzeczenie, czasownik i tak dalej, sugeruje nie tylko tą odrębność, tylko na przykład jak weźmiemy to w innych językach czy po łacinie, podmiot po łacinie nazywa się subjekt albo substantiv. I substantiv, tam jest ukryte słowo substancja, czyli że to jest z czegoś. Czyli ten podmiot to jest coś. I ta sugestia, że to jest coś samo w sobie, jest strasznie silnie zakorzeniona w naszym sposobie postrzegania tak zwanej rzeczywistości. Czyli my się uważamy za coś i patrzymy na coś, co też jest czymś samym z siebie. Jest esencją, jest substancją samą w sobie i ta substancja jakąś ma interakcję z innymi substancjami. To jest nasz sposób postrzegania. Dlatego dla nas idea niezależności jest bardzo ważna, ponieważ niezależność dla nas jest kontynuacją i w pewnym sensie dla nas ludzi ukoronowaniem naszej własnej substancji. Niezależność polega na tym, że ja jestem ja, nie tylko, że chcę być ja, tylko powinienem być tym ja i jeszcze bardzo specyficznym, bardzo i tu jest idea indywidualności. W tym słowie jest schowane individere, czyli niepodzielność. Ja jestem czymś samym z siebie i samym sobą. I ta moja indywidualność, która jest, że tak powiem, wypadkową substancjalności, tak jak nam cały czas tłumaczą, jest jedyna i wyjątkowa. I teraz musimy się jakoś wysilić w codzienności, żeby wszystkim innym pokazać, jacy wyjątkowi my jesteśmy w stosunku naturalnie do wszystkich innych. Ale ponieważ to wszyscy niby chcemy robić, te nasze wyjątki są bardzo fajne, patrząc się, jak to wszystko wygląda potem w codzienności. Ale w każdym bądź razie jest to dosyć trudne i strasznie męczące, jak to możemy zauważyć, żeby postarać się być kimś, bardzo kimś, w odróżnieniu od tego innego kimś. I to... Rozumiecie, wyniki tego, nie wiem, czy są aż takie ciekawe, jak popatrzymy się, co z tego potem ma być. Ale jest to dosyć męczący sposób współzawodnictwa, ponieważ żeby być kimś, muszę zawsze odróżnić się w stosunku do kogoś innego. A to wcale nie jest łatwa robota. Także ten sposób postrzegania jest ciekawy i on jest bardzo dominujący w tej chwili światowo, można by powiedzieć. Inny sposób postrzegania, który już troszeczkę zahaczyłem, to właśnie nie jest ten postrzeganie, że jest niezależność i indywidualizm, tylko że nie istnieje, i to jest ciekawy wgląd, w ogóle nie istnieje cokolwiek, co by mogło być samo z siebie lub miałoby samo z siebie substancją, czyli mogłoby być niezależne, odgrodzone od wszystkiego innego. Tylko że tak zwany wgląd w rzeczywistość w pewnych szkołach tak zwanych wschodnich, szczególnie buddyjskich, polega między innymi, czy przede wszystkim na tym, że odkrywa się współzależne istnienie wszystkiego. Współzależne istnienie wszystkiego polega na tym, że nie istnieje nic, co by było samo z siebie oddzielone, niezależne, lub istniejące. Istnieje wszystko tylko dzięki wszystkiemu. Ten sposób, że tak powiem, wglądu w rzeczywistość jest nam i naszemu sposobowi postrzegania obcy. I dlatego mamy pewnego rodzaju silny problem z tak zwaną, nazwijmy to teraz, duchowością wschodnią. I nawet mamy silny problem z tak zwanym, no, nazwijmy to szkołą pewnych kierunków fizyki europejskiej, szczególnie od lat 20., tak, czy to weźmiemy szkołę kopenhaską, gdzie zaczyna być bardzo podobne stwierdzenie, że nie można niczego zauważyć, co by było samo z siebie. Istnieje tylko współzależność, ale nie współzależność między, tylko w ogóle tylko współzależność. Czyli nie ma substancji samej sobie.
Inne słowo na to byłoby na przykład, że my postrzegamy rzeczywistość jako samą sobie. Teraz mamy zimę, czy jak weźmiesz kulkę śniegu do ręki, to możesz powiedzieć, przecież to jest śnieg. No dobrze, ale my możemy powiedzieć, sobie śnieg sam w sobie, tak, tylko wtedy musimy nie zauważyć cały kontekst, w którym pojawia się śnieg. Czyli żeby był śnieg, musi być taka temperatura, musi być to i to i to, bo jeżeli się zmieni, to wszystko, nie ma śniegu, tylko woda albo parę wodną, albo nic. To znaczy się stwierdzenie, że ja mam, czy istnieje śnieg sam w sobie, jest nieumiejętność zauważenia kontekstu. Nie istnieje śnieg dla śniegów. Bez kontekstów. I to odnosi się do wszystkiego. My jesteśmy nie czymś, tylko jesteśmy interakcją i współdziaływaniem milionów, miliardów komórek i żadna z tych nie istnieje sama w siebie i dla siebie. Nie ma tego czegoś takiego w organizmie, żeby istniało samo z siebie i dla siebie. I też nasze organizmy nie powstały same z siebie, tylko są znowu owocem kompleksyjnych interakcji. I to stwierdzenie, że nie istnieje nic samo z siebie i nic nie ma własnej substancji, nazywa się na wschodzie słynnym powiedzeniem Śuniata czy pustką. Ale pustka, i to jest błędne postrzeganie często na tak zwanym zachodzie, pustka nie jest, tak jak my sobie ją rozumiemy, brakiem czegoś, tylko pustka jest stwierdzeniem braku własnej substancjalności, nie w ogóle brakiem czegoś. Innym słowem dla pustki jest właśnie Śuniata, czy jest współoddziaływanie wszystkiego jako, nazwijmy to znakiem, braku własnej esencji. Czyli to stwierdzenie, że forma jest pustką jest forma, jest, że wszystko, co jest, jest w tej chwili, idealnie w tej chwili, takie, jakie jest, ponieważ cały kosmos jest taki, jaki jest. Jakby ktoś z was wpadł na genialny pomysł, żeby dzisiaj w Wrocławiu było 5 stopni cieplej, to żeby dzisiaj tu było 5 stopni cieplej, musiałaby być pogoda inna na całym świecie. Nie możesz przesunąć tu 5 stopni, nie przesuwając wszystkiego wszędzie też. Wszystko musiałoby być dzisiaj wszędzie zupełnie inaczej, żeby gdziekolwiek było inaczej i tak dalej, żeby tu też było inaczej. I to dotyczy się wszystkiego. Też i naturalnie naszej tak zwanej osobowości czy tożsamości, czyli każdy z nas jest w tym sensie dosłownie z momentu na moment idealnie takim, jakim jest, dzięki temu, że wszystko też jest takie, jakie jest. Setki różnych generacji przed nami i wszystkie te mieszanki, czy one się nam podobają, czy nie gra żadnej roli, ale wszyscy musieli się tak spotkać, jak się spotkali, żebyśmy byli tacy, jak jesteśmy i siedzieli dzisiaj tutaj akurat w tej chwili. Wszystko musiało być, rozumiem, nie można tego sobie zmienić i mówić, no mogłoby być inaczej, też byłoby dobrze. Nie ma tego inaczej, byłoby dobrze, tylko idealnie jest, jak jest. I to ani nie jest fatalistyczne, ani nie jest w sensie jakieś zdeterminowane, tylko jest to cud interakcji, kompleksyjności interakcji, która jest tak, powiedzmy, nie chcę powiedzieć nawet duża, bo to nie obejmuje tego, tylko ona jest tak kompleksyjna, że nie jesteśmy w stanie w ogóle tego w jakikolwiek sposób oddać poprzez kompleksyjność tego współoddziaływania wszystkiego cały czas. Także z tego spojrzenia każdy moment, każdy przejaw z momentu na moment jest zarazem i przejawem wszystkiego. I teraz, jeżeli spojrzycie sobie, te dwa spojrzenia na rzeczywistość są dosyć różne. Albo patrzymy się na rzeczywistość w sposób taki, jak my to robimy, czy wszystko jest oddzielne, albo patrzymy się na sposób buddyjski. Są jeszcze inne sposoby. Też i często na Zachodzie myślano i do dzisiaj ta myśl się utrzymuje. W wielu filozofiach zachodnich ona jest wysoko obsadzona, że tak powiem, gdzie myśli się, że wszystko jest z jednej substancji. Tak zwany monizm, myśl monistyczna. Ona jest bardzo rozszerzona, że to wszystko gdzieś jakieś jest przejawem jednego.
jednej i tej samej substancji. Na przykład wszystko jest Bogiem albo coś takiego. Czy wszystko jest miłością, czy wszystko jest... I to jest może jeszcze taka trzecia alternatywa, którą też dosyć często można spotkać. To jest jeszcze troszeczkę inna. Ale ja chciałem Was tylko zaprosić na te dwie, ponieważ nasz sposób życia w codzienności jest, chcemy czy nie chcemy, kompletnie zależny od tego, w jakim stanie świadomości Ty po prostu żyjesz. Chcąc, nie chcąc, cały czas robisz lub nie robisz coś w zależności od tego, w jakim stanie świadomości jesteś i jak sobie to wyobrażasz, czy myślisz. To nie jest przypadkowe, w sensie, no, mogłoby być inaczej. Nie. Ty cały czas, świadomie czy nieświadomie, masz wyobrażenie o rzeczywistości i w ten sposób żyjesz. To nie jest teoria w tym sensie. Tylko to jest częściej taka nieświadoma wiedza, która tak im lepiej działa, im bardziej nieświadoma jest. Rozumiecie, bo my coraz rzadziej, czy bardzo rzadko w ogóle zadajemy sobie takie pytanie, kim ja jestem i tak dalej. Te takie podstawowe pytania, ponieważ jesteśmy zagonieni takimi standardami, właśnie często tymi standardami, no ja chcę, moje, dla mnie. I w ogóle nie zadajemy sobie tych podstawowych pytań, kim jestem, co to ma w ogóle znaczyć, dokąd. Rozumiecie, te kompletnie podstawowe pytania. One cały czas nam towarzyszą, ponieważ jak ja mówię, ja chcę to, to musi być dla Ciebie jasne, kim jest to ja, że ono w ogóle może coś chcieć, że może to zdobyć i tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto zainwestować częściej troszeczkę czasu, żeby zadać sobie podstawowe pytania i w ogóle odkryć, w jakich automatyzmach my codziennie żyjemy, wydając nam się, że to jest wszystko obiektywne, że to jest jasne, że wszyscy tak myślą, czy robią, no to tak już będzie i to tak powinno być. Pochopnie mówiąc, guzik prawda. To, że wszyscy coś robią, to nie znaczy, że to ma ręce i nogi, że to ma sens. To jest po prostu nawyk, a można się też kolektywnie pomylić, co jest żadną wielką niespodzianką, bo być może to cały czas robimy. To, że większość coś robi, to nie znaczy, że to robi dobrze. A więc zaproszenie, pierwsze zaproszenie do tak zwanej duchowości polega między innymi na tym, że zadajemy znowu to w ogóle te podstawowe pytania. I drugim zadaniem jest zostać dłużej, i to niekiedy nawet parę lat, przy tym pytaniu, aż trochę będzie jaśniej, jak to tak właściwie jest. A nie robić na dzień dobry tak, jak się robiło lub wszyscy robią, chociaż to specjalnie nam nie wychodzi, no ale ponieważ tak robili, to może mi się uda. Rozumiecie, to jest mniej więcej dosłowna gra w totolotka, co my robimy. Gramy w tego totolotka cały czas, wiemy, że możliwość wygrania jest prawie że zerowa, no ale zawsze ktoś gdzieś myśli, że ktoś gdzieś kiedyś wygrał, no to ja może też, no. I w ten sposób można sobie żyć, bo się uda, no. Tylko, że troszeczkę jest to szkoda, gdybyśmy naszą siłę i nasz czas cały czas inwestowali w coś, co w ten sposób jest nie tylko niejasne, ale nawet, że nam się nie chce dokładnie spojrzeć, a moglibyśmy zainwestować troszeczkę czasu tylko i wyłącznie w dokładniejsze spojrzenie. I tak zwane przebudzenie w buddyzmie jest niczym innym jak takim pewnym małym wynikiem dokładniejszego spojrzenia. Nie przeżycie czy do osiągnięcie czegoś pozaziemskiego, tylko wynikiem dokładniejszego spojrzenia, jak jest. Dlatego tak zwana na przykład podstawowa wiedza, właśnie w ten wgląd troszeczkę w istotę rzeczywistości, która jest właśnie niesubstancjalna, i to jako nie wiedza teoretyczna, tylko jako osobiste doświadczenie, to nazywa się w buddyzmie zen przebudzenia. Człowiek w tym sensie czy budzi się nie do czegoś zupełnie świetnego i pięknego i super innego, tylko budzi się
ze snów własnych, nie bardzo poprawnych poglądów na to, co jest. To jest duża różnica. Ale ta zmiana poglądu właśnie nie jest kwestia nowej wiary, tylko doświadczenia. I to jest ciekawy moment. Bardziej osobiste. To jest takie uwewnętrznienie pewnej wiedzy. I teraz zobaczcie sobie te konsekwencje, bo one są dosyć trudne i ważne i troszeczkę być może z naszego dzisiejszego punktu widzenia szalone. Dla naszego sposobu myślenia jednym z podstawowych wartością jest wolność. Wolność znowu jest powiązana z indywidualnością, ponieważ bez niej nie ma jednego albo drugiego. Bez indywidualności nie ma wolności, bez wolności nie ma indywidualności. Czyli teoria wolności jest powiązana z koncepcją odrębnego ja, który może coś wybrać. Żebym ja mógł coś wybrać, muszę być odrębnym. Bo jak jest z drugiej strony jest to uzależnienie wszystkiego od wszystkiego, to kula śnieżna nie może sobie wybrać tego w tym sensie. Bo zależy od kontekstualności, a nie, że ona chce. Ona nie może sobie chcieć czy nie chcieć, ponieważ wszystko pojawia się i znikna współzależnie od wszystkiego, a nie z wyboru, że tak powiem. I to jest bardzo ważny i bardzo ciekawy moment, ponieważ dla nas koncepcja wolności polega na wolności woli. Czyli, że nam się wydaje, że my mamy wybór. Tylko tu parę z was też jest po psychologii i po różnych studiach terapeutycznych i wiecie, że ta kwestia wolnej woli w ostatnich tam 15-20 latach się sypnęła. Neurobiologicznie wiemy, że tego po prostu tak już nie ma, jak nam się wydawało kiedyś, że jest. To znaczy się wiadomo jest w tej chwili już i można to zaczynać dobrze, coraz lepiej mierzyć, że nasz system wie wcześniej niż nasza świadomość, co ty chcesz. Czy jak będziesz wybierał. To jest raz. Dwa, jest też i wiadomo, że nasze systemy naturalnie przerabiają spore ilości wiadomości w pewnym przy pojęciach czasowych. To jest w zależności od różnych szkół i tam sposobu mierzenia. Czy to jest 80, 100, 150 tysięcy różnych bodźców, która nasza, tylko lekko nazwijmy to, pewna część naszej psychiki przerabia na sekundę, dając nam pewnego rodzaju, w cudzysłowie, wynik, czyli tak zwany bodziec. Ale jak przerabiasz te 100-150 tysięcy bodźców na sekundę, to jest i nam się potem wydaje, że my mamy wolną wolę, to jest fajne, bo my nawet nie czujemy, że to się przerabia. I teraz nagle nasz system pozostaje z dwoma bodźcami, które no albo, z tych 150 tysięcy w tej sekundzie tylko. I nam się wydaje, że mamy wielką wolną wolę. To jest tak, jakbyś prowadziła firmę, która ma 150 tysięcy zatrudnionych i przychodzi tam jakiś asystent do ciebie z teczką do podpisu i jest, tam są dwa listy, albo ten. Ty nawet nie wiesz, jak to zostało zrobione, przez kogo, przez ile filtrów to przeszło, że masz tylko te dwie możliwości i wydaje się, że masz wielkie decyzje nagle, które tak czy inaczej są dosyć zdeterminowane w zależności od tego, co tam jest. Także to nie jest tak, jak nam się wydaje. Ale to ja nie polega na tym, że nie ma wolności i jest determinizm. To nie jest tak. Tylko nie ma tego, co nam się wydaje naszej substancjalnej jaźni. To jest o wiele ciekawsze. Że funkcja tego, co my nazywamy jaźń, czy ja, nie jest właśnie taką oddzielną jakąś super substancją, która dysponuje wolną wolę, która będzie żyła wiecznie, że będzie grzeczna naturalnie w zależności od religii albo coś takiego. To nie jest coś takiego, co po prostu sobie istnieje, zostało stworzone do jakiegoś bytu wiecznego. To jest cud samego życia, który potrafi w wielu sytuacjach różnych, my jako ludzie jesteśmy jednym przykładem stworzenia sobie pewnej autoreprezentacji. Ale to tworzy też inne żyjątka, też to robią. W inny sposób i nawet nie wiemy jak. Także kwestia świadomości i samoświadomości
przestała być, też w ostatnich latach zaczynamy się żegnać z tą taką królewską rolą, że inni tego nie potrafią. I też potrafią i nie wiadomo, co o nas jakieś wieloryby czy delfiny myślą. To wcale nie wygląda tylko na to, że my o nich, ale jak perspektywa na nas wygląda, może zupełnie nieciekawe, co oni o nas sobie tam myślą czy nie myślą. W każdym razie świadomość nie jest czymś tylko i wyłącznie naszą. To też już jest koniec zabawy, przynajmniej też już w myśli zachodniej. A więc to, co w tych spacerze chciałem wam po prostu tylko tak na takie raczej inspiracyjne, nie chcę wam mówić, jak jest, bo sam nie wiem i nikt tego tak naprawdę nie wie, jak naprawdę jest to wszystko, ze względu na skomplikowane historie, ale zaczynamy dopuszczać coraz bardziej to, co już kiedyś wiele osób zauważyło, że naprawdę nie jest tak, jak nam się wydaje, że jest. Nasz sposób postrzegania rzeczywistości jest tak prymitywny i trzymamy się tego tak kurczowo, że to jest dosyć tragiczne. Nie wiem, czy słuchaliście wywiadów z Seligman, to jest ten gościu, który dostał Nobla z fizyki w tym roku, Austriak, który właśnie należy do grupy osób, które udowodniły pewną rzecz, o którą Einstein jeszcze walczył, że to tak być nie powinno, a mianowicie Einstein między innymi walczył do końca życia o udowodnienie, że istnieje coś obiektywnego. Coś samo w sobie musi być. No i dzisiaj Noble poszły już za to, że czegoś takiego właśnie nie ma. W tych wypowiedzi tych panów dzisiejszych i też kilku pań dominuje bardzo coś ciekawego, czego nasza naukowość i pewnego rodzaju zachodnia, taka wschodnia jest też zresztą też w potocznej codzienności podobna, ale taka ludzka, nazwijmy to, arogancja zaczęła uciekać. A mianowicie jak słuchacie właśnie tego Zellingera, czy słuchacie innych panów, czy przedstawicieli tej zachodniej naukowości, na przykład jeden z followerów na katedrze Newtona w Cambridge, to taki mam gościom fajny wykład na temat, co to jest materia z dzisiejszego punktu widzenia. I najczęściej pojawiającym się zdaniem w jego wykładzie jest nie wiem. I drugim najczęściej pojawiającym zdaniem jest my nawet nie wiemy, gdzie mamy patrzeć. To jest porównanie do tego, jak się myślało kiedyś, i to nie tak dawno temu, zupełnie coś nowego. To powtarzające się nie wiem, nie wiemy i nie wiemy nawet w tej złożonej rzeczywistości, jak to w ogóle można do tego podejść, zaczyna być ciekawe. I tak samo jak Zellinger, który mówi, musimy się kompletnie pożegnać z tym, że możemy sobie cokolwiek wyobrazić. Nasz sposób wyobrażania sobie rzeczywistości nie ma z nią nic wspólnego. To znaczy się, nasz sposób postrzegania i siebie samego, i tej rzeczywistości jest na tyle uproszczony i zredukowany, że on daje nam emocjonalną stabilność. Ale to jest mniej więcej jak, no nie wiem, Bolek i Lolek czy kretek na dobranoc. To jest fajne, tylko że tak nie jest. Jak to dziecko wyjdzie na dwór, to ten kretek będzie inny na tym dworze, jeżeli go w ogóle jeszcze będzie. Rozumiecie, to jest inaczej po prostu. I to jest tak inaczej, że nasz sposób życia i postrzegania po prostu stoi na nowo pod strasznie dużym znakiem zapytania. I teraz głównymi punktami, czy głównymi filarami, bo to akurat są cztery, filarami naszego postrzegania jest substancjalność, istnieje substancja, esencja jakaś. Drugim filarem ja, moja jaźń też istnieje. Istnieje rzeczywistość obiektywna, istnieje możliwość poznania tego wszystkiego. I te cztery filarki, a ich jest jeszcze kilka, których sobie mamy, przynajmniej runęły. Mimo to wszystko się trzyma. Kupy, ale inaczej. Jak? Nie wiemy.
I to zaproszenie do odkrywania na nowo w ogóle tajemnicy życia, i która nie tylko jest postrzegana, czy możliwość postrzegania jest jakaś teoretyczna, czy ktoś siedzi i to liczy, czy moduluje to matematycznie, tylko w ogóle przeżywanie życia w sensie takim, że my, żeby życie w cudzysłowie troszeczkę bardziej zrozumieć, musimy je żyć. Nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, jak to jest, nie przeżywając tego. Ty nie wiesz, jak coś smakuje, jak tego nie zjesz, jak to nie ugryziesz. To znaczy, musimy zaryzykować żyć. A zauważcie sobie to, co nasze postrzeganie robi, jest, że my, uważając się za odrębni, wydaje nam się, że możemy żyć tak, jak nam się wydaje, że powinniśmy, czy moglibyśmy, czy chcielibyśmy. Czyli możemy odrzucać kupę rzeczy, wybierać pewne, chcieć je i próbować je zdobyć. Czy to się udaje? To już macie wystarczająco lat, żeby wiedzieć, jak to jest fajnie z tym chciałbym i co z tego wychodzi potem. Nawet jak się nam wydaje, mam już to, co chciałem, to parę dni później i co z tego? Rozumiecie, nasz sposób postrzegania, działania, gdyby on był po prostu satysfakcjonujący, to by było okej, ale nie jest. Gdybyśmy byli zadowoleni z tego, jak to robimy, to byłoby fajnie, tylko nie jesteśmy. Niby żyjemy troszeczkę lepiej niż kiedy nasi przodkowie, niby. Ale to lepiej, bo być może mamy troszeczkę lepszy system tam służby zdrowia, czy nie jedziemy na koniu, czy samochodem, ale czy to jest zaraz lepiej, no to jest duży znak zapytania. Zresztą cena, którą za to płacimy, tak czy inaczej, zaczyna być coraz bardziej wysoka, także nie wiadomo, czy to w ogóle lepiej będzie odpowiednim określeniem tego, co zrobiliśmy. Ale w kwestiach poznawczych, dotyczących w ogóle istoty nasz samych, nie możemy powiedzieć, że w ostatnich 2500 lat zrobiliśmy straszne kroki do przodu. Pytania są te same, odpowiedzi nadal aktualne, przynajmniej niektóre, i większość z nich jest tak stara jak ludzkość. Zarówno pytania, jak i odpowiedzi. I na te ważne pytania, mądrzejszych odpowiedzi, poza tymi, które są znane, też nie ma. Z innych punktów dochodzimy do podobnych, żeby stwierdzić, kurczę, nie wiemy. No. To już też kiedyś ktoś nieraz powiedział, nawet na naszej zachodniej półkuli, że jakoś też nie wie. A więc zobaczcie sobie, że to zaproszenie do tak zwanej duchowości to nie jest zaproszeniem, że żyjemy tak jak dotychczas, ja, moje, chcę. Mam już tam robotkę jakąś fajną, tam z hipoteką też mi się układa, albo jeszcze coś odziedziczyłem, tu jeszcze samochód, tu jeszcze jakaś chłopak, dziewczyna, to jeszcze wszystko fajnie. No, ale troszeczkę oświecenia też nie byłoby źle. Czyli tam jeszcze tam jakieś 2 razy w tygodniu jakaś medytacyjka i potem, no, jeszcze będzie lepiej, jak już tak czy inaczej jest. To nie jest wisienka na torciku mojej codzienności, tam jeszcze można się oświecić. Rozumiesz, żeby się w tą zabawę zacząć bawić, to jest znak zapytania dla wszystkiego, co dotychczas w ogóle robimy, czyli nasz sposób postrzegania jest pod znakiem zapytania. Nie, że mi coś jeszcze brakuje, jak to osiągnąć. To jest w ogóle pytanie, kto jest tym kimś, komu coś brakuje, a nie jak zdobyć to, co mi uczuciowo, emocjonalnie, materialnie czy jakoś inaczej jeszcze brakuje. Czyli duchowość to jest dla wielu z nas z tego powodu nieatrakcyjna na średnią metę, bo jak już mamy to trudno zarobione mieszkanko czy tam coś takiego, to jest znowu wyjście pod namiot. Czyli z tego tak zwanego pseudokomfortu jeszcze raz zapytać się, no, kim ja w ogóle jestem, co ja w ogóle robię. I nim zacznę to robić, jakie wszystkie założenia przy tym są, które w ogóle nie chce się popatrzeć, czy to się w ogóle, czy to ma ręce do nogi, no bo wszyscy to robią, też to robię. Czyli ten znak zapytania w ogóle jeszcze, czy mój sposób postrzegania rzeczywistości
stoi na tyle, czy wytrzyma to kilka pytań i różnych przeżyć, czy jest to tylko powiązane do tak zwanej nadziei, z czym dużo żyjemy, a nadzieja polega na tym, że nie żyjemy teraźniejszością, tylko nadzieja cały czas używa teraźniejszość jako trampolinę dla lepszej przyszłości. Ją sobie wyobrażamy i podczas gdy podchodzimy pod nią i jeszcze uważamy, że to się zrobi i da się zrobić, to się nazywa nadzieją. Ale zauważcie, na naszej codzienności cały czas jeszcze żyjemy w kulturze, która nie docenia w ogóle życia jako życie i nie docenia w ogóle teraźniejszości, ponieważ żyjemy cały czas nastawieni na jakąkolwiek przyszłość albo nawet na pozaziemskie historie. Cała nasza kultura monoteistyczna sprzedaje nam życie po śmierci jako lepsze niż teraźniejszość. Nie znamy teraźniejszości jako czegoś, co by było w ogóle warte przeżywania. Nie mamy kultury teraźniejszości. I nawet jak jesteśmy osobami świeckimi, czyli nie przynależymy do którejś z monoteistycznych religii, zresztą wschodnie w większości nie są lepsze, bo czy się na nowo będziesz naradzał z lepszą poprawką, czy zaraz w jakimś czyściu, czy niebie, obojętnie, ale istotna rzecz będzie, a nie jest. Czyli ten brak teraźniejszości tam jest naturalnie silnie zakodowany w tym magicznym i mitycznym podejściu do rzeczywistości, ale w naszym laicystycznym też jest bardzo silny. Ponieważ zobaczcie, nikt z nas nie idzie nigdy do pracy, czy nie istnieje firma, która czegoś nie chce zrobić lepiej. No. Poprawić, wymyśleć. Ale żeby to zrobić lepiej, żeby poprawić, żeby to cały czas żyjemy, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. I to jest w pewnym momencie dosyć tragiczne, ponieważ w ogóle ta cała teraźniejszość, w ogóle my sami jako fenomen, jako tu i teraz, jako przejaw życia, nie jesteśmy ciekawi dla siebie samych. Cały czas jest tylko będzie, będzie, będzie. I szkoda. Zarówno w świecie religijnym, jak i w świecie laicystycznym teraźniejszość nadal nie gra specjalnie żadnej roli. Ale jeżeli ona teraz lekko pokazuje się w pewnych nurtach nawet, to ma raczej charakter bardziej hedonistyczny. No tu i teraz, no bo może jutro tego nie być. Rozumiecie, to jest znowu inne podejście do tego tu i teraz, w sensie, no to wykorzystajmy to. Ale to też nie chodzi o wykorzystanie teraz specyficzne, bo jest, tylko po prostu w ogóle o doznanie, że istnieje tylko i wyłącznie teraźniejszość. Że my jesteśmy cały czas przejawem teraźniejszości, że nie musimy się specjalnie jakoś zmuszać do tej teraźniejszości, czyli nie musimy zmuszać się do źle zrozumianej medytacji jako przejawu teraźniejszości z bardzo prostego powodu, bo nie jest nic innego jak ta teraźniejszość. Ale dzięki tak zwanej medytacji możemy w sposób bardziej bezpośredni być przejawem zrozumienia i wiedzy o tym, że wszystko akurat jest idealnie takie, jakie jest. I w tym sensie tak zwana medytacja, na przykład Zen, nie jest czymś specyficznie nowym czy dodatkowym, tylko jest nagle życie ucieleśnione, czyli w pełniejszej świadomości, że akurat teraz to, co się dzieje, my jesteśmy teraz tu, to jest teraz cała nasza teraźniejszość. I nikt z nas nie ma kontroli nad tym, czy następny oddech będzie, czy co będzie, co będzie, co będzie. Ale jest na razie tak, jak jest. Z momentu w moment, z momentu w moment. Jeżeli my teraz nie będziemy tutaj, nie przeżyjemy go dokładniej, to możliwość, że za 5 minut, czy za 10, czy dzisiaj wieczorem będziemy tam, gdzie będziemy, też jest bardzo znikome. I to wejście i to przeżywanie w ogóle rzeczywistości w coraz szerszych aspektach jest zaproszeniem tego, czym nazywa się duchowość. To nie jest rozwiązaniem emocjonalnych problemów, tylko w ogóle zaproszenie do przeżywania życia w
trakcie jego dziania się. Ale dlatego tu mamy duży problem z tą naszą indywidualnością, z tą naszą z założeniem tej indywidualności, wolnej woli, czyli my patrzymy się, pasuje, a pasuje zwykle w stosunku do tego, co ja nazywam emocją lub uczuciem. Czy ja sobie coś wyobrażam lub coś się pokazuje, mój system automatycznie to osądza, ale osądzenie zawsze jest w porównaniu do tego, co było. Ty nigdy nie możesz osądzić bez porównania albo na przyszłość już w ogóle nie. Czyli zawsze w porównaniu do tego, co było. Coś ci się z czymś kojarzy lub przypomina i reagujesz emocjonalnie. W 99% nawet nie wiesz dlaczego. Wchodząc tutaj, spojrzeliśmy sobie troszeczkę i mówię, no mam nadzieję, że nie siądę tam obok tego, albo obok niej, bo to dziwnie wygląda i tak. Ale nie wiesz, dlaczego dziwnie wygląda. Ktoś inny mówi, a akurat obok niej, bo fajnie wygląda. A twój system wybiera cały czas w cudzysłowie kojarzy, cały czas mówi dobrze i źle i tobie się wydaje, że to jest święta prawda. Żadna prawda, żadna święta, tylko po prostu nawyk za nawykiem z tego 99,99% kompletnie nieświadomych. A więc jest dużo iluzji na temat nas samych. Dużo iluzji na temat rzeczywistości. Dużo iluzji na temat powiązań z tym, co niby możemy, powinniśmy lub mogą inni robić. I dlatego ta cała nasza zabawa w medytację nie polega na tym, żeby stworzyć jeszcze nową iluzję, że będzie jeszcze lepiej, bo tych plakatów, że będzie jeszcze lepiej, mamy wystarczająco dużo, wszędzie, tylko ma być lepiej, już jest i będzie. Tylko w ogóle to przebudzenie się, czyli dokładniejsze spojrzenie w ogóle jak jest. Czyli o wiele silniejsze zainteresowanie się tym, co jest diagnostyką. W ogóle jak jest życie. I być może uda nam się, czy być może przynajmniej wiele osób to doświadczyło, to odkrycie, że to jest troszeczkę inaczej, albo strasznie inaczej, w zależności od naszego punktu odniesienia, niż nam się wydawało. Być może wielu też przeżywa, że tak naprawdę nic nie brakuje. Tylko w zależności, jak my na to postrzegamy, to wtedy mamy całą serię takich różnych braków. Z tego punktu i na tym kończę, Zen, jak i kilka innych tak zwanych przykładów dla tak zwanych medytacji, Zen nie jest rozwiązaniem czegoś. To nie jest nowe rozwiązanie dla jakiegoś problemu z bardzo prostej sprawy, ponieważ Zen polega na odkryciu, że w ogóle nie ma problemu. Dlatego Zen nie jest rozwiązaniem, bo nie ma problemu. Że nie ma problemu, to nie znaczy, że nie ma bólu, że nie ma smutku i tak dalej. Smutek jest smutkiem, ból jest bólem, ale ból nie jest problemem. Smutek jest smutkiem, ale smutek nie jest problemem. Smutek będzie problemem w tej chwili, jak sobie wyobrażamy, że powinno być bez smutku. Ból będzie problemem, jak sobie wyobrażamy, że powinno być bez bólu. Wiele rzeczy będzie w tym momencie problematycznymi, czy stają się problemami, bo sobie możemy wyobrazić, że mogłoby być bez nich, albo że to nie dla mnie, nie moje i tak dalej. Sobie możemy wyobrazić dużo rzeczy, ale zawsze jest jak jest. Dlatego od nas zależy i od naszej świadomości, od naszego przeżycia świadomości i wiedzy o tym, co jest i jak jest, zależy, czy ten moment jest problemem, czy nie. I to nie jest tak, że on jest obiektywnie bez problemu lub problemem. Dla kogoś on jest, dla innej osoby w tym samym momencie on nie jest. Ktoś jest nieszczęśliwy, a ktoś inny w tych samych okolicznościach jest w cudzysłowie szczęśliwy. Czy spokojny. To nie jest obiektywne. To jest kwestia świadomości każdego z nas w stosunku do tego, co jest i jak jest. Dlatego ta cała tak zwana medytacja, czy to podejście nazywane Zen, czy Dzogchen, czy w innych tradycjach, jest ciekawym i istnieje zbyt dużo takiego dziecinnego, magicznego myślenia na ten temat. A jest to bardzo poważne i takie właściwie nie na skróty podejście do rzeczywistości i zainteresowanie, jak to właściwie jest. I to jest ważne, w różnych momentach. Także weźcie sobie na codzienność, jak znowu zaczniecie myśleć, co zrobić, jak to zrobić, jak zdobyć i
Siądźcie na chwilę i zobaczcie, czy poczujcie, co wam tak kurcze pieczone naprawdę brakuje w tym momencie, w tej chwili. Czy w ogóle jesteśmy w stanie dopuścić ten moment jako moment? W ogóle rozróżnić go od tych całych chce, myślę, będzie i tak dalej. Czy w ogóle jesteśmy w stanie być chwilę? Nim wejdziemy znowu w ten kołowrót tego, co niby nam będzie potrzebne, niepotrzebne, chciane i niechciane. I tego rodzaju treningi właśnie są zaoferowane i połączone w tej chwili też już z całą serią różnych też i naszych i doznań i wglądów. Także rozwija się też cała ciekawa nurt, że tak powiem, spojrzeń i pracy nad postrzeganiem rzeczywistości troszeczkę właśnie w inny sposób niż ten mainstreamowy, automatyczny wyścig, który sobie codziennie fundujemy. I takie właśnie nie pasywne, no bo to wszystko jest, nie, tylko dokładne zobaczenie, jak jest. I to przeżywanie. I w tym sensie was zapraszam. Obojętnie, czy idziecie gdzieś na jakąś medytację, czy po prostu sobie to fundujecie, obojętnie gdzie, nawet częściej w autobusie, czy jadąc do pracy, zobacz sobie, na czym to polega. Wejdź do autobusu, siądź na chwilę, czy w tramwaju i pozwól sobie na to uczucie jestem. I zobaczysz, że to wcale nie jest takie, niekiedy takie, raz, że jest proste, a z drugiej strony niekiedy nawet smutne, bo być może zauważysz, że większość z nas po prostu nie jest. Szkoda. Rozumiecie? Wyobraź sobie taką bardzo prostą codzienność. Ty wchodzisz do tramwaju i mówisz dzień dobry i 10 osób mówi dzień dobry. Absurd. Po 3000 latach kultury ludzkiej. Po prostu nas nie ma. Bardzo prosta sytuacja. Ja nie mówię, jak wejdziesz i ja powiem dzień dobry, to się każdy głupio popatrzy dzisiaj. Ale to jest dziwne, że po prostu brak nam tej minimalnej obecności. Ponieważ, a to wszystko jest życie. To nie jest, dopiero będzie później, po południu dopiero zacznę żyć. To jest cały czas życie. I tego mamy dosyć jako przejaw krótko. I nas nie ma. To jest szkoda. I zobaczcie sobie, ile fundujemy sobie takich całych połaci, czy ile rzeczy sobie cofamy. No wiesz, no tak popatrzę sobie tak jeszcze z 10 lat i potem. Szkoda. Biorąc pod uwagę jednorazowość tego całego bytu. A więc ta cała świadomość, ta cała uważność, to nie jest znowu, żeby być lepszym czy gorszym, tylko po prostu, żeby zacząć być. Być może ten początek dla wielu z nas jest smutnym, ponieważ jak nagle zauważysz, że będąc troszkę, to zauważysz też i smutek, i ból w ogóle tego bycia, bo dopuszczasz wiele rzeczy, które też są. W takim autobusie, w tramwaju, gdziekolwiek, i to wcale nie jest takie przyjemne. Bo nagle jesteś na krótko sam i trzeba się znowu zamknąć, bo to boli niekiedy. Ale zostać dłużej to też coś robi. I jak zaczynasz to swoim partnerem, partnerką w domu, to zmienia się strasznie jakość. Czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. To nie chodzi znowu o cały czas, ale troszeczkę tego jest dużo. Czy to siedzenie przy stole z kimś, czy kilka tych momentów, gdzie po prostu jesteśmy i jakość się zmienia. A ja wam gwarantuję, że każdy z nas podświadomie bardzo ceni sobie obecność. Ja ci gwarantuję, że ty zwykle, jak masz do wyboru dwie piekarnie, to zawsze pójdziesz tam, gdzie obsługa będzie bardziej obecna. Obecność jest dla nas bardzo ważną jakością. I to obojętnie w jakim kontekście. Ale tak jak my się na innych patrzymy, czy cenimy sobie tą obecność, tak wiele osób ceni sobie też i naszą obecność. Po prostu bycie to w tym momencie, ponieważ ten moment też jest jednorazowy, nie wiadomo
jakie on interakcje robi. Być może właśnie to nasze spojrzenie, te nasze dwa zdania i tak dalej, w tym momencie mają dla kogoś zupełnie inne oddziaływanie, niż sobie nawet wyobrażasz. Bo nie możemy sobie tego wyobrazić. To wszystko, co się dzieje, to, co powiesz, czy zamilczysz, ten twój gest, zrobisz, czy nie zrobisz, obojętnie. To wszystko jest współoddziaływanie wszystkiego. To nie jest na próbę, to nie jest gdzieś jeszcze nie, tylko to cały czas jest. Czyli tak jak my jesteśmy w tej chwili, jesteśmy i oddziałujemy na wszystkich, tak jak wszyscy oddziałują na nas. I to cały czas bez przerwy. Życie się cały czas toczy. I jedyna możliwość być może tak zwanej wolności jest branie większy lub mniejszy udział w tym. My nie kręcimy tego filmu i nie piszemy scenariusz, ale możemy bardziej ucieleśnić te momenty, w których jesteśmy, lub nie. Czy mamy na nie tak wielki wpływ? Duże znaki zapytania. Ale mamy wpływ na to, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. I czy to można nazwać wolnością, to nie wiem. Być może, jeżeli to nazwiemy wolnością, to trzeba zmienić znowu troszeczkę kontekst czy definicję tego, co jest wolność. Ale nam wolno mniej być. Lub nam wolno bardziej być. A ten trening tego bytu jest istotą tego, co można i duchowością nazwać. Dziękuję wam. Może jeszcze Dawid Cugar, jak są jakieś krótkie pytania jeszcze do tematu, to proszę. Przez duże R? Rzet. Wiesz... To się może udać. No to jest bardzo prosta odpowiedź, naturalnie. Nie ma nic innego, jak tylko to. Siedząc na krześle, dotykasz tyłkiem tej rzeczywistości, bo siedzisz na krześle. Jest cały czas to. Nie ma niczego poza. Fala nigdy nie doświadczy morza, bo jest 100% morza. Ona może sobie tylko i wyłącznie uświadomić bycie morzem, ale nie doświadczy tego jako czegoś poza nią. Bo nim jest. Cokolwiek robisz lub nie robisz, jest to cały czas to doświadczenie. Bardzo optymistyczne. Zależy, co robisz. Ale jest tylko to. Dlatego cały wgląd polega na uświadomieniu sobie, że cały czas jest tylko to. Czyli ciągle osiągam cel. Ty osiągasz cel, nim zastanowisz się nad celem, bo już go osiągnąłeś, nim zaczniesz go zdobywać. To jest plus tego wszystkiego. Ten wyścig jest fajny, bo jesteś na celu, nim wyjdziesz do domu.